Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie. Kolejny poniedziałek i prezentacja części na komputer dla mojego klienta. Zanim przedstawię Wam te klocki, które tutaj widzicie, słowem wprowadzenia, do jakich zastosowań jest to komputer, co jest moim wymysłem, a co tutaj zaproponował klient. I tak, lecimy sobie po kolei, czyli od zastosowania tego zestawu. Jest to komputer, który będzie przede wszystkim pracował i będą tutaj na nim przede wszystkim renderowane firmy i klient tutaj wypisał programy, których przede wszystkim używa, czyli Camtasia Studio 8 oraz Adobe After Effect. i właśnie z myślą o pracy zostały te podzespoły wybrane. Przede wszystkim sugestia mojego klienta no i tutaj również na pewno były brane pod uwagę oczywiście ograniczenia budżetowe. To jest procesor. 7K4790, i tutaj się udało zmieścić w budżecie z wersją, z odblokowanym mnożnikiem. Ponieważ w przyszłości klient chce po modernizacji komputera również pobawić się w oce tego procesora, na pewno zdawał sobie też sprawę, że będzie trudno zbudować w budżecie niecałych 4000 zł systemem, moi drodzy systemem. Same części to około 3200. Taki zestaw, gdzie będzie można jeszcze bez problemu ten procesor mocno wykręcić i tutaj od razu zasugerował chłodzenie boksowe, dlatego ja po prostu na to przystałem, nie chciałem zbytnio obcinać na pozostałych podzespołach, bo na razie po prostu ten procesor będzie chodził na swoich domyślnych taktowaniach, na boksowym chłodzeniu. I do modernizacji komputera o klient też klient już pisał, musi po prostu wystarczyć, także ma się jednocześnie załatwione chłodzenie. Wspominałem o systemie operacyjnym i tutaj właśnie klient chciał tylko i wyłącznie Windows a 7. Oczywiście wersja 64-bitowa, przygotowana także do rozbudowy, to jest Mówka, i ona też jest częścią tego zestawu oraz oczywiście ogólnej kwoty. Kolejna rzecz, którą klient tutaj właśnie chciał, czyli płyta na cyfrzecie B85. No i ja tutaj wybrałem B85G43. Konstrukcja MS i moim zdaniem bardzo dobry stosunek wydajności do możliwości tej płyty głównej. Płyta główna w formacie ATX i oczywiście tak dobrana, też, żeby można było ten zestaw w przyszłości rozbudować. Klient tutaj przede wszystkim też pisał o rozbudowie pamięci, ponieważ na dzień dobry to są oczywiście DDR-y trójki, Gudramy Play. Tak moi drodzy 1600 MHz, dwa dwie kości po 4 GB i dlatego też takie, a nie inne pamięci. Tak, żeby one też współgrały z płytą główną i żeby też mieścić się oczywiście w budżecie. Kolejna sprawa, którą klient chciał, nie będzie dysku talerzowego tradycyjnego, ale będzie 128 GB dysk SSD, ja tutaj postawiłem na sprawdzoną i też wielokrotnie używaną przeze mnie konstrukcję, zresztą sam mam też taki dysk jako drugi mój SSD, czyli SSD 370 od firmy Transcend, jeszcze nawet widzicie, odzafoliowany. Dalej, kolejna rzecz, może zanim przejdę do karty graficznej, tak już ją co prawda widzieliście, ale na nie bardzo klientowi zależało, to jest obudowa. Słuchajcie, obudowa, przyznaję się bez bicia, będę pierwszy raz składał w nie komputer, dlatego na pewno przy wnioskach, czy przy omówieniu już złożonego zestawu, podzielę się z Wami spostrzeżeniami odnośnie tej obudowy. No wiadomo, to jest sprzęt klienta, także nie mam zamiaru tego testować, natomiast składając komputer będę już tam miał jakieś swoje wnioski, Odnosi właśnie tej konstrukcji, to jest Alman R1. Ta obudowa w standardzie ATX z MIDI Tower, przyznam szczerze, że na zdjęciach wyglądała naprawdę nieźle, przyzwoicie. Cenę ma taką, powiedzmy, dosyć atrakcyjną. Zobaczymy, jak będzie kwestia wykonania wyglądała tej obudowy. Może się okazać, że będziecie widzieli ją po prostu częściej na moim kanale. Zasila, słuchajcie. Cooler Master B600K to jest wersja druga, to jak nazwa sama wskazuje, o mocy oczywiście 600 W, oczywiście również mamy sprawność powyżej 85% i tylko tutaj chyba oficjalnego, a jest 80, jest oficjalny certyfikat również. Konstrukcja też dosyć popularna, natomiast no to nie jest zasilacz modułowy, modularny no i tutaj w zupełności wystarczy do napędzenia tego zestawu również po modernizacji. Także to jest zasilacz też był zabrany z takim zapasem, żeby bez problemu można było i to nawet dosyć mocno ten zestaw rozbudować. I kolejna rzecz, klient od czasu do czasu lubi sobie pograć FPS-y, dlatego tutaj też wybrałem kartę taką, która pozwoli, oczywiście nie na najwyższych ustawieniach, nie na najwyższych detalach, no bo budżet na to nie pozwolił. Bo przynajmniej trzeba by liczyć taką powiedzmy 970 Dual X. R7K370, czyli Radeon, oczywiście od Zafire. Karta z 2 GB pamięci w zupełności wystarczy do tego, żeby sobie w tych, powiedzmy, średniej szczegółowości, detali pograć, również w takie najnowsze gry, jak chociażby GTA 5 czy Wiedźmin. I tutaj w zupełności do tego zestawu po prostu wystarczy. Pamiętajcie, że głównie nacisk był przy projektowaniu tego zestawu brany pod właśnie pracę, pod rendering, dlatego taki. Podsty procesor. No można by powiedzieć, że troszeczkę nieproporcjonalna grafika do tego zestawu, ale ona tutaj akurat będzie miała najmniej tak naprawdę do gadania. I tak jak wspominałem wcześniej, klient również zamierza tutaj w pewnie niedalekiej przyszłości ten zestaw zmodernizować, rozbudowując między innymi właśnie pamięć RAM, inwestując w osobne chłodzenie na procesor. No i wtedy też pomyśli oczywiście również o ewentualnym OC. Moi drodzy, ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście składanie tego zestawu zobaczycie w następną środę. No i co? I to by było na tyle. Także jeszcze raz cześć i do zobaczenia w następnych filmach.